albo nigdy. Pietro, daj sztylety. Na Chrystusa, ty poradziłeś sam! Czy nie pamiętasz tej nocy, kiedy ścigana po gmachu wołałam ratunku dla siebie i córki? Ty sam poradziłeś! Zabijcie tego węża, bo inaczej mieć nie będziecie spokoju! A teraz mówisz inaczej. Nie słyszysz w tamtym pokoju chrapania. Śpi. Jak zabity. Córko, daj sztylety. Kto pójdzie pierwszy? Kto ma odwagę? Ty chodź, Tomaso. Za mną! Cóż ty? We śnie? Więc zginęliśmy. Ten człowiek stchórzy. Mar! Chodź jako świadek. Cóż, twój nam sztylet niepotrzebny. Zakrzyż ognia sztyletem. Patrzaj, tu masz krzemień. Przy tych czerwonych błyskawicach widzę naszą gromadę owczą. Wstyd! Skupienie jak owce w burzy. Cóż, i czy pójdziesz teraz? Co robisz? Znam pójdziesz! Baczycze! Weź mu z rąk światło. Niosąc nad głową, wieź nas w korytarz ciemny. Pietro? Rzecz skończona. Lecz mój syn stchórzy. Ja dobrze wiedziałam, że mój syn stchórzy. Ona zabiła. Lecz mój syn starczy stchórz. Ja sama nie wiem, co było. Matrix! Ja chciałam już krzyczeć. Syn mój upuścił sztylet na podłogę. Wtem ona przyszła. Sztyletem skończył.